I wrócimy też trochę na chwilę do historii radia, ponieważ tak jak pan wspomniał, te wspomnienia z dzieciństwa też zahaczały o Lato z radiem i Lato z radiem w tym roku powraca. Nieco odkurzone, bo wraca w bardzo innowacyjnej odsłonie. Stwierdziłbym, że nie tylko nieco odkurzone, ale wymyto okna, jeszcze i otwarto na oście, żeby wpuścić słońce i świeże powietrze. Tak. To oczywiście jest być może trochę przypadek, a może kompletnie nie przypadek, chociaż ja nie wierzę w mistyczne zjawiska, że moim pierwszym występem na radiowej antenie było właśnie Lato z radiem z Wojciechem Mannem, kiedy puszczaliśmy niepublikowane nagrania Beatlesów. Ja chyba nawet pamiętam, które. Być może trzeba je teraz odkurzyć i przypomnieć. Mówiąc zupełnie serio, gdyby ktoś mnie zapytał 2 lata temu, czy będę się zajmował latem z radiem, to bym się pewnie uśmiechnął z przekąsem, myśląc, że to głupi dowcip. Pomysł, żeby stała się to wspólna marka całego polskiego radia z jednym dużym koncertem, w którym będą występowały zespoły o niewątpliwie wysokim poziomie artystycznym, dobrane także tak, żeby praktycznie każdy z nich się mógł pojawić i w radiowej jedynce, i w trójce, i w czwórce, może nie w dwójce, jest pomysłem na tyle prostym i na tyle sensownym, że aż dziwota, że nikt na to wcześniej nie wpadł. Tym bardziej chwała władzom Polskiego Radia, że coś takiego postanowiły zrobić. Zmieniając jednak odważnie, co tu dużo mówić, kompletnie formułę dotychczasową Lata z Radiem, która była formułą, tak jak mówię, w którymś momencie troszkę dla nikogo, tak mi się wydaje. Oczywiście ludzie na festynach mogli się bawić znakomicie, ale chyba nie o taką publiczność do końca Polskiemu Radio chodziło. Nie było to zrobione absolutnie drogą ewolucyjną, była to po prostu rewolucja z tym szerokim otwarciem okien z dnia na dzień. Ale być może czasem takie radykalne pomysły są potrzebne. Ja w każdym razie, jak o nim usłyszałem, to bardzo grzecznie zapytałem, czy dobrze słyszę. Kiedy usłyszałem, że nawet bardzo dobrze, to natychmiast stwierdziłem, że jest to wyzwanie, któremu należy stawić czoła. Myślę, że w moim przypadku troszkę podobne jak to, które miał Andrzej Smolik, który dostał do zrobienia na nowo słynną poleczkę. Też wydawałoby się tak w teorii na papierze, gdyby ktoś mnie zapytał 2 lata temu, czy Smolik może zrobić na nowo poleczkę. No nie, no jakim cudem? Okazało się, że tak, choć opowiadał o tym, że jego początkowe pomysły, żeby to w ogóle zrobić zupełnie na nowo, spełzły na niczym i tak naprawdę oparcie na oryginale, troszkę to podkręcając. Nie chcę zdradzać za dużo z kuchni radiowej, ale byłem tym pomysłem tak nakręcony, że polski line-up koncertu tak naprawdę potwierdziłem od momentu, kiedy pierwszy raz złapałem za telefon w 72 godziny. I wydaje mi się, że jest to wcale nie powód do mojej dumy czy mojej zasługi, tylko to jest dowód, jak bardzo artyści, którzy wystąpią w Gdyni, są zidentyfikowani z Polskim Radiem i ta propozycja wychodząca w tym momencie, tak się składa, że ode mnie, czyli szefa muzycznego Trójki, była dla nich propozycją, jak widać, absolutnie do przyjęcia. Nie mieli tej wątpliwości. To jasne, że dość szybko zacząłem opowiadać, kto wystąpi, w jakim gronie jesteśmy, prawda? Nie pamiętam jednego... Problem to myśmy mieli z problemem bogactwa, bo ten koncert jest bardzo długi, od 13 do 24. Na wszystkich antenach, a moglibyśmy prawdopodobnie grać od 9 rano, bo tylu chętnych było i ze smutkiem z czegoś tam musieliśmy zrezygnować, ale jest to pierwszy rok, z tego co wiem, gdyby koncert był sukcesem, a ja jestem absolutnie przekonany, że sukcesem będzie. Pomyślimy, mając troszkę więcej czasu na planowanie w przyszłym roku, o czymś jeszcze większym. Bardzo bym chciał i wszystko na to wskazuje, że to się uda, żeby to był koncert pod wieloma względami inny. Jak na razie moje rewolucyjne pomysły dobrze się sprawdzają, jako że mając pewien kłopot, bo dobieram artystów, nie ukrywam, statusem dość podobnych sobie, mając kłopot z ustaleniem kolejności, bo będzie wtedy na mnie i wszyscy będą mieli do mnie pretensje, dlaczego ja śpiewam tu, a ktoś ostatni, a ktoś przedostatni.
Zaproponowałem najpierw trochę żartem, a potem zupełnie serio, żeby wylosować kolejność. I tak się stało. I tak się stało. Wszyscy się karnie zgodzili, nawet artyści, którzy mają zapisane złotymi czcionkami w swoim rajderze, że występują o zmroku. Z uwagi na to, że wszyscy się podporządkowali, no to i oni nie mogli być tutaj czarnym koniem. Dlatego wielkim zaskoczeniem jest to, że Brodka gra tuż po... To jest przede wszystkim wielkie zaskoczenie dla niej, dlatego że wszyscy się chętnie zgodzili na ten rewolucyjny pomysł, mówią, że świetnie, nie będzie wreszcie dyskusji, problemów, nie będzie dyskusji kto i dlaczego. I wszyscy byli uśmiechnięci do momentu, kiedy Brodka wyciągnęła jedynkę, co oznacza no, pełne słońce i porę mniej więcej lunchu i obiadową. A odrobinę później, ale nie wchodźmy tutaj, nie bądźmy drobiazgowi. To jeden z takich pomysłów, który trochę wywrócił to, jak się normalnie koncerty układa. Ja nie zdradzając za dużo, mam też trochę innych pomysłów na samoprowadzenie koncertu i jego zapowiadanie. Ale generalnie to wszystko ma pokazać, że to są artyści naprawdę związani z radiem, że to są artyści, z którymi my się znamy, z którymi się widujemy na co dzień. I to nie jest koncert instytucji, która wymyśliła sobie, że zrobi koncert i zaprosiła, płacąc niezłe honoraria, jakichś tam artystów. To są ludzie, którzy u nas na co dzień bywają, bardzo często grają w Studio Osieckiej, są obecni w czasie różnych festiwali na naszej antenie, często z nimi rozmawiamy, prezentujemy ich nowe płyty. To jest taka nasza trochę muzyczna rodzina i bardzo bym chciał, żeby na tym koncercie to było widać. Mam parę pomysłów, jak to zrobić w sensie tego, żebyśmy się tam na scenie nawet blisko ze sobą, przepraszam za wyrażenie, miziali. Ale przekaz, który chciałbym, żeby z tego poszedł, żeby był taki, że to nie jest po prostu koncert w kolejny weekend, bo mamy tych koncertów teraz w Polsce sporo, czy tak zwany, mówiąc branżowo, job. Ale rzeczywiście muzyczne podsumowanie lata z radiem. W tym sensie, że rozbijamy teraz te słowa, niekoniecznie układając je w nazwę ikony projektu, który Polskie Radio zdaje się 25 lat już wcześniej robiło. To teraz podsumujmy. Festiwal Lato z Radiem 2018. Wszystkie anteny Polskiego Radia niemalże w roli prowadzących... Dziennikarze Polskiego Radia. Ale też w roli prowadzących, a więcej nie powiem, 26 dzień sierpnia, to jest niedziela, skwer Kościuszki w Gdyni. Zaczynamy formalnie koncerty o 13 właśnie Polką Andrzeja Smolika, kończymy formalnie o 24. Mówię formalnie, dlatego że będzie się tam działo bardzo dużo na samym terenie festiwalu wcześniej. Sporo, myślę, że przez cały dzień. Wiem, że próby, które odbywają się dzień wcześniej, też będą próbami w jakimś sensie otwartymi, więc tam publiczność też będzie mogła przyjść i poczuć atmosferę miejsca. Czy skończymy punktualnie o 24? Formalnie musimy, ale ponieważ sprzyja nam bardzo pan prezydent Szczurek, więc myślę, że da nam 5 minut, a może nawet więcej, gdyby była taka potrzeba. Rozmawiam też z ostatnim wykonawcą przed główną gwiazdą na finał, o czymś specjalnym, no i jeszcze o tysiącu innych rzeczy, o których chyba za wcześnie mówić. Po prostu trzeba tam być. Trzeba tam być. Dodamy jeszcze, że nie sprzedajemy na ten koncert biletów, ponieważ nam się nie wydrukowało i postanowiliśmy wszystkich puścić za darmo. Fantastycznie. W takim razie do zobaczenia.